Niedziela powinna być wolna, dlatego że ludzie powinni mieć chociaż jeden dzień w tygodniu możliwość odpoczynku i czasu dla samego siebie. Moim zdaniem powinny być czynne, bo nie każdy ma w sumie okazję w tygodniu załatwić sprawy i powinny być otwarte, żeby każdy mógł załatwić, co tak chce na weekend. Powinny być otwarte, jeśli ktoś chce robić zakupy, natomiast pracę pracowników można uregulować w inny sposób. W kodeksie pracy nie ma mowy o tym, że nie można pracować w niedzielę. Można to w ten sposób ustalić, że w zamian za pracę w niedzielę pracownik będzie miał 2 dni wolne i odpocznie. A inni będą mogli robić zakupy. To przecież wszystko można zrobić, jak się chce. Uważam, że sklepy powinny być w niedzielę zamknięte, że jest to czas dla rodziny, dla odpoczynku, no i żeby spędzić miło czas rodzinnie. Nie powinny być, bo ci też, bo pracownicy powinny mieć niedzielne święto, nie? Spokój. To znaczy, może źle się wyraziłam. Powinny mieć też odpoczynek. A jest cały tydzień czas do zakupów. Na pewno niedziela też powinna być dniem z rodziną. No i oczywiście niektórzy mogą potrzebować sprzedaży w niedzielę. Coś kupić, nie wiem, na obiad czy cokolwiek. No ale niektóre sklepy po prostu nie są tak potrzebne w niedzielę. Można by zrobić takie rozdzielenie. Myślę, że to też byłby jakiś dobry pomysł. Nie wiem, z mojej perspektywy takiej jakby osoby pracującej i szczególnie studenta, to uważam, że spoko jest pracowanie w niedzielę, bo daje nam to szansę zarobku, a tak tracimy w sumie jeden dzień pracy i to dla nas w sumie sporo dla osób młodych, nie? Dlatego ja uważam, że praca w niedzielę jest jak najbardziej okej, bo my zdecydujemy, czy chcemy przyjść do tej pracy, czy nie, więc nie powinno nam to być odbierane. O, tak powiem. Jeżeli jest mnóstwo ludzi chętnych do tego, żeby kupować, jeżeli sprzedawcy, kasjerki chcą pracować, to dlaczego nie? Mnie to akurat jest wszystko jedno, bo my raczej nie robimy zakupów żadnych w niedzielę, ale jeżeli by było jakieś chętne osoby, tylko mówię, że to wszystko zależy od pracowników. Od pracowników. Zgoda pracownika musi być. Tak. Nic narzucone z góry. Miejmy trochę tej wolności. A wiem, że ludzie potrzebują. Naprawdę potrzebują zrobić zakupy. Nawet ci starsi. Tak jakby, prawda?